tym odcinku zajmiemy się stworzeniem gałki ocznej. Usuńmy najpierw połowę głowy, ponieważ oczy również będą lustrzanym odbiciem, także nie musimy pracować na dwóch elementach osobno. Zanim zabierzemy się za to, naprawmy bardziej widoczne problemy geometrii. Tak jak w tym wypadku widać wklęsłości, które trzeba zdecydowanie poprawić. Tak jak mówiłam wcześniej już wiele razy, za każdym razem, gdy poprawimy jeden element, musimy sprawdzać, czy reszta siatki również jest poprawnie wymodelowana i czy nie potrzeba przemieścić niektórych punktów, czy zmienić położenia elementów. Nadal nie jest to forma idealna, jednak na ten moment jest wystarczająca. Oko tworzymy z kuli. Nie musi ono mieć bardzo gęstej geometrii, gdyż większość pracy wykonają za nas tekstury. Oczywiście w przypadku bardziej realistycznych postaci sposób, w jaki podchodzimy do geometrii, jest troszeczkę inny. W naszym przypadku jest to postać stylizowana i bardziej kreskówkowa, także i geometria może pozostać mniej skomplikowana. Umieśćmy oko w miejscu, które wskazuje nam ilustracja. Musimy dopasować jego wielkość oraz położenie. Najlepiej, aby brzeg naszej kuli był dopasowany do kącików oka. Może być również troszeczkę większy, jednak mniej więcej w tej granicy wielkości. Pamiętajmy, aby dopasować naszą kulę z różnych perspektyw, nie tylko z przodu, gdyż jak widzimy, z profilu jest ona zbyt mocno oddalona w tył czaszki. Pamiętajmy również o różnicach między ilustracją z przodu i z profilu. Na tym etapie pracy powinniśmy mieć naszego faworyta, na którym będziemy bardziej polegać. Ja, tak jak już wspomniałam wcześniej, polegam bardziej na rysunku od przodu. Na początku nasze oko wygląda dosyć zabawnie w zestawieniu z modelem głowy. Nie traćmy jednak wiary. Za chwilę będziemy tworzyć powieki, które zakryją większą część gałki ocznej. Umieśćmy naszą kulę na warstwie i skopiujmy ją. Kopię również umieszczając na osobnej warstwie. Jest to ważne, ponieważ tworzymy zarówno gałkę oczną, jak i rogówkę. Więc potrzebujemy dwóch osobnych elementów, które później stworzą jedną całość. Zajmijmy się najpierw gałką oczną. Możemy odizolować nasz element, aby pracowało się wygodniej. Gdy już dopasujemy wielkość gałki ocznej do potrzeb naszego modelu, musimy również dopasować wielkość tęczówki. Tam, gdzie znajduje się brzeg tęczówki, tworzymy brzeg geometrii. Następnie musimy wepchnąć zaznaczoną geometrię wewnątrz naszej kuli. Kawałeczek po kawałeczku, tak aby wszystko było równe,
bez nagłych zagięć. Musi to przechodzić płynnie. Od brzegu zewnętrznego do wewnętrznego. Naciskając 3 na klawiaturze możemy zobaczyć podgląd. Naciskając 1 wracamy do poprzedniego widoku, w którym nasz model nie jest wygładzony. Możemy również dodać troszeczkę więcej geometrii, aby brzeg był bardziej ostry. Wydaje mi się jednak, że wygląda to troszeczkę zbyt ekstremalnie, także pozbądźmy się jednego z dodanych brzegów. Wygląda to znacznie lepiej, może wciąż troszeczkę zbyt ostro, jednak oczy naszej postaci są ciemnego koloru, także nie będzie to aż tak widoczne. Zajmijmy się teraz rogówką, czyli drugim elementem, drugą kulą, którą schowaliśmy uprzednio na warstwie. Pozostawiając gałkę oczną włączoną, musimy skalować rogówkę tak, aby była minimalnie większa. Dodatkową geometrią możemy również zaznaczyć, gdzie kończy się nasza tęczówka, tudzież gdzie zaczyna się nasza tęczówka, a część geometrii rogówki, która wystaje ponad tęczówkę, powiększamy. Skalujemy ją delikatnie, tak aby wystawała ponad część tęczówki. Są to delikatne zmiany, jednak bardzo istotne w ogólnym wyglądzie naszego modelu. Jeżeli jesteście niepewni tego, jak powinno wyglądać oko wraz z rogówką, sugerowałabym zajrzenie do książek bądź nawet gogle. Mogą pomóc wpisać budowę oka i tam wszystko będzie dokładniej wyjaśnione. Pamiętajmy również o nazewnictwie naszych elementów. Jest to ważne, szczególnie jeżeli mamy ich dużo.
umieszczając nową geometrię po środku, nadamy przejściu między brzegami troszeczkę więcej harmonii. Usuńmy historię oraz wszystkie transformacje. Możemy również nadać naszemu nowemu elementowi inny kolor, tak aby był bardziej widoczny na tle modelu głowy.